Witam Was na moim kanale. Dzisiaj wchodzę do Was z kolejnym tygodniowym vlogiem. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba i na samym wstępie też możecie zostawić łapkę w górę dla motywacji dla mnie i subskrypcję oczywiście, żeby Wam przychodziły powiadomienia o nowych filmach. Mamy w ogóle poniedziałek, godzinę 19:05, ale stwierdziłam, że zacznę teraz z tego vloga, bo po prostu jutro mi będzie łatwiej, nie będę musiała się witać już, czego wiecie, tego wszystkiego. W ogóle te włosy wyglądają, jakby były czarne, ale nie są czarne. One w ogóle, one mi się zmywają, więc tak naprawdę za każdym razem, gdy je myję, to mi się zmywają trochę. Guys, wiecie co? Przedtem, jakby po prostu, wiecie, zjem sobie oksy. Normalna sprawa. I jakby to powiedzieć, szkło mi wypadło. Ale jakby Sandra też miała taką sytuację i Jezu, później się tak męczyłam, żeby to po pierwsze odkręcić tą śrubkę, ale chyba to była chyba tutaj. Odkręcić śrubkę, tą tutaj, wiecie, to jest takie malutkie główienko. I kurde, się męczyłam, z tym później włożyłam to szkło. I no, kurde, to było. W ogóle tak w ogóle. To, wiecie, nie zwracałam uwagi na to, że jakby. Jak to powiedzieć, moje okulary są krzywe, bo jakby one zawsze są krzywe. One zawsze są krzywe, one zawsze będą krzywe. Jedyny moment, w którym jakby był proste, to jak je po prostu dostałam. Później, wiecie, jakoś, nie wiem, co się mi stało. I są krzywe. I my się chyba widzimy jutro. Idę dalej oglądać Netflixa, a dokładnie Ctrl Z, bo w sumie oglądałam już te dwa sezony obejrzałam. Powiedziałam, dobra, jeszcze raz sobie obejrzę. No i uważam sobie. Aktualnie jestem na drugim sezonie, 6 odcinku, więc w sumie nie tylko kończę. I będę musiała jakiś nowy serial znaleźć. Miałam się teraz odejrzeć wczoraj, ale nie wyszło, bo wstałam o 6 i nie miałam czasu. Dzisiaj wstałam o 5:40, więc miałam więcej czasu, ale no tak wyszło. No i co? No i aktualnie czekam na to i super, bo w ogóle zgubiłam kartkę z polskiego, jakiś ksero, coś takiego. I nie mam pojęcia, gdzie to jest, więc super. Skończyłam. Spakowałam się. I to kochani, witam was tego pięknego, czwartkowego popołudnia. Wróciłam ze szkoły. Like we have 14:27. Pisałam się na angielski maila. Skończyłam go pisać w sumie. Mogę wam pokazać. Pisaliśmy najpierw plan. Maila. Nie maila. Takiego zadania, wiecie, zadanie 14. Rozumiemy. Napisałam tutaj maila. I to nie jest mail, to jest jakby wpis. To jest wpis. I tak, miałam w ogóle dzisiejszą kartkówkę z angielskiego z present simple, present perfect, past simple. Ja nie wiem. Z czasów. Bynajmniej z czasów. Jak mi poszło? Średnio. Ciężkie życie ósmoklasisty. Zapraszam po samego TikToka, bo wróciłam do nagrywania. Mam nadzieję, że jakby to widzicie, to nadal nagrywam, bo wy widzicie wszystko z opóźnieniem tak naprawdę. Zostawcie łapeczkę dla motywacji. Napiszcie w komentarzu, jak wam minął dzisiejszy dzień. Stwierdziłam, że połączę naszego vloga z następnym tygodniem, bo tam idziemy 3 dni. A jako już ja po pierwsze dużo nie nagrywam, po drugie nie mam dużo materiału, ale to wynika jakby z tego, że dużo nie nagrywałam. Właśnie nie wiem, czy wam o tym mówiłam. Jeżeli mówiłam, to wytnę. Jeżeli nie, to nie. Mam taki piękny zeszyt. On jest w ogóle tamtego roku. To było like, w ogóle, że tu są pomysły na filmy, nie pokażę im wam. Jeden nagrałam już. Nie mówiłam wam wtedy, ale nagrałam sobie chyba we wtorek. Tutaj mam właśnie film, który w ogóle to on będzie dopiero w następnym roku prawdopodobnie, bo potrzebuję czasu, żeby to nagrać, a teraz nie będę miała czasu. Guys, w ogóle nie mówiłam wam tego, ale nagrałam reakcję na piosenkę Sanach pod tytułem Kolońska i Szugi. Tam były te dwie wersje, ta do snu i ta jakby just, you know, Kolońska i Szugi po prostu. I jakby wstawiłam to filmowanie, wiecie, jakby szybko, wiecie, montowałam wszystko w jeden dzień, żeby było po prostu na sobotę. Wiecie, jakby później patrzę na YouTube Studio w sobotę. No i kurde, no i wiecie co? I zablokowali mi ten film. Jakby ja się do tego odniosłam, bo jak dobrze wiemy, że jakby prawa autorskie nie obowiązują na reakcję
wiecie, reakcje, recenzje i tam jest jeszcze kilka innych rzeczy. Jakby i to było słabe, bo ja będę się naprodukowałam, namęczyłam, montowałam to na pewno dobre 3 godziny, jak nie dłużej. Dodatkowo robiłam miniaturkę 20-30 minut. I wiecie, i nagle później wchodzę i kurde, no i co? Ej, nie ma! No i zablokowali. Zrobiłam sobie śniadanie. Mam cukierki, mam chlebek i mamy tortillę. Hi guys, ja wróciłam ze szkoły. Mamy godzinę 14:24. Podsumowując, mój dzień w szkole nic się nie działo. Nic się nie działo. Oprócz tego, że jakby, wiecie co, usunęli mi historię w czwartek ostatnią. Dodali mi dzisiaj w piątek WOS, siódmy dzisiaj, ale normalnie bym miała jakby 6 lekcji. W wtorek usunęli mi WOS i za WOS mi dali historię. Bez sensu, nie? Ja już wróciłam do domu. Mamy godzinę 14:31, więc muszę sobie to zrobić. Muszę sobie... Xiaomi lampo. Muszę sobie zmontować, znaczy dodać muzykę, wstawić. Wszystko w ogóle związane z filmem muszę zrobić. No i tak, później będę właśnie jechała z moją mamą zrobić zdjęcie czegoś tam na konkurs, jakimś na fotografię. Bo wiecie, jestem w 8 klasie, więc tutaj trzeba brać udział w konkursach. Ja wróciłam, mam godzinę prawie 16:03 minuty. Jakby przez 30 minut próbowałam wstawić film. Bo jakby, wiecie, dodawałam sobie go na YouTubie i jakby dodawałam go i wiecie, dodałam film. Kliknęłam sobie dalej, pięknie i kurde, i jakby, wiecie, normalnie mogę sobie kliknąć przyślij, ale nie mogłam kliknąć przyślij, myślałam, że nie wiem, dobra, po prostu, wiecie, uruchomiłam telefon ponownie, nie działa. Weszłam na jakby YouTube na przeglądarce, też nie działa. Włączyłam YouTube. W końcu zadziałało. Te zdjęcia. Tylko wiecie, jakieś miło, że to trzeba na jakby wydrukować tam w ogóle, no ale to chyba każdy wie jak to ten. Ale jakby wiecie coś gorsze, że to trzeba zgrać na płytę DVD. Musiałam sobie przypomnieć i jakby... Ja w ogóle po pierwsze nie umiem zgrywać na pendrive'a. To ja mam umieć grać na płytę. Będzie trzeba obejrzeć jakieś tutorial na YouTubie. Jakby miałam takiego mindfucka, bo pani tam przyszła od matematyki i takie nam dała tam zgody osobom, które poprawiają, sprawdzia. Bo mówiła tam, że właśnie, że ta pani mówiła, że tam już później będziemy widzieć i coś takiego. I jakby miałam takie, przecież mam matematykę, nie? Siódmą, nie? I jakby miałam matematykę, ale z panią od fizyki. And that was... To było straszne, jak ja zobaczyłam się. To było naprawdę przerażające, ale nie było źle. Nie było źle. Było fajnie. Byle mniej nie musiałam iść do tapicy, więc... Cool. Mam zarobić za fryzurę, ale umyję jeszcze włosy. Mamy godzinę... 7:20. Ja mam dzisiaj na 8:45. Więc tak. Zostałam sobie dzisiaj o 6:20 chyba. I tak, ja muszę umyć włosy. Jezu, w ogóle mam dzisiaj kartkówkę z angielskiego. Z słówek, 30 słówek. Jakby, ja myślałam, że łatwo mi będzie się tego uczyć, ale wcale tak łatwo. Wczoraj też sobie poprawiłam mojego maila, bo wiecie, tutaj sobie go poprawiłam. Nie widzicie za bardzo, ale to no, dobrze. A jakby... Nie pomyślałam o tym, że, you know, istnieje takie coś jak czas przeszły, no, ale zmieniłam to trochę. To ma jakby większy sens. No, liczę, że tego na lekcji nie będziemy czytać, bo... No. Opowiedziałam wam historii i zapomniałam, kurde. Dobra, więc wam opowiadam. Jakby zobaczyłam sobie to na Instagrama. I jakby, wiecie, no patrzę sobie, normalnie ustawiam sobie, wiecie, jakby na dzień, godzinę, jak zawsze. I kurde, patrzę i tam jest poniedziałek, no i ja taki, co poniedziałek? Sprawdzam, wiecie, sobie jeszcze na telefonie. Poniedziałek. Pytam się wam jeszcze, nie?
poniedziałek. Jakby później dodałam ten film, bo jakby dodałam go wcześniej, dopiero później chciałam na Instagrama, więc w końcu nie dodałam tego na Instagrama, choć dodałam to później tam jakoś, nie wiem, 22 czy coś. Jakby dodałam sobie później to jakby na kolejny dzień, bo serio, serio, jakby niby wiecie, niby szczęśliwy czas mniejszy, coś takiego chyba było. Wiecie, przynajmniej się nie pomyliłam o miesiąc, bo pamiętam, raz na religii, nie? Pani się takie mnie pyta, jak mam miesiąc, nie? To ja mówię listopad, a mieliśmy październik, jakby teraz jest listopad, ale mieliśmy październik, bo tak się zastanawiałam, listopad, październik. Moja włosy. A na razie tak będę miała, bo nie chcę się spakować. Mam tutaj plecak i się spakuję i później sobie wysuszę włosy ten i zrobię moją pielęgnację. Po prostu umyłam to, że mam zęby. Mniej więcej wysuszyłam te włosy. Jedziemy. A jest Marysia. O Jezu, nie mogę! Jakby ja to montuję w tym momencie i... Dlaczego? Wstawię wam to, bo jakby... Znaczy i tak to widzieliście, więc jakby wam to wstawiłam. Ale tylko dlatego, że chcę później nagrać film, w którym będą jakieś super śmieszne momenty. No, ale nie zdradzam, bo może nie wyjść. Nie wiem, odczuwam cringe trochę. Sorry guys. To Linda. Hi guys. Jest tu zimno i strasznie. Ale jedziemy, znaczy czekam na autobus. Jeszcze 4 minuty, jak się nie spóźni. Tak, dzisiaj oglina galowo, jak widzicie, mam tutaj ten. Guys, pamiętacie, jak ja się tutaj zawsze do osób zzywałam? Na daily? Znaczy zawsze tutaj. Zawsze w aucie praktycznie. Więc jakby dowiedziałam się, kiedy mam egzaminy próbne. 16, 17, 18 listopada, czyli następny tydzień. I miałam się nagrywać vlogów, bo już mam jakby filmy. Na listopada później będę wyłamała, więc nie potrzebuję. Więc stwierdziłam, że nagram vloga, ale po prostu wam jakoś go... Po prostu wam wstawię go, nie wiem, jakaś sobota, piątek czy coś. Chciałam jeszcze powiedzieć, że wczoraj właśnie... Sorry, że tak się oglądam, ale wczoraj właśnie jakby byłam z moją siostrą robić zdjęcia, to chyba widzieliście też jakby później już nie nagrywałam, ale właśnie później jakby szłyśmy sobie, no wracowałyśmy, wiecie, po prostu szłyśmy sobie, bo mi się nie chciało jechać i jakby like jakiś ktoś, nie wiem kto to był, wiecie, nagle tak jakby to powiedzieć, obserwował nas, jakby no kurde, no kto stoi cały czas gdzie kurde w miejscu. That was weird. Jakby my jakby pojechałyśmy w drugą stronę, to tak przyjechałyśmy się, ale później jakby ja byłam mega zmęczona, więc wracałyśmy. Już właśnie szłyśmy. Wiecie, i nagle znika ta osoba i kurde, i później... nagle wiecie, wychodzi szybko i pod jakby szybkim krokiem w naszą stronę i to było straszne, więc uważajcie na siebie, bo... Seriously, like that was scary me. Guys, pomijmy to, jak ja wyglądam, ale już mówię, widzieliście, tak? No i co? To by było wszystko w tym filmie, bo zapomniałam nagrać pożegnania, więc je chcę nagrać. W sumie dzisiaj produkuję też film, więc muszę go jeszcze tam dokończyć, montować. Życzę wam miłego dnia lub nocy, jakby w zależności, kiedy to oglądacie. No i nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę, subskrypcji na dole, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby przypomniała o nowych filmach, które są tutaj co tydzień we wtorek o godzinie 18, a w sumie to już chyba nie, no bo za tydzień wlotuję film o 18 i później mamy, co? Później mamy daily, w sumie takie no daily można powiedzieć, bo są vlogmasy, więc super, ja się mega cieszę. Mam za chwilę lekcje, więc muszę szybko to nagrać. Mam nadzieję, że też taki jakby to powiedzieć, taki
Długi vlog, taki trochę tego tutaj było, trochę tego było. A niektóre momenty w ogóle wam totalnie wycięłam, bo były za bardzo to mnie za cringe'owe po prostu jak to oglądałam. No więc tak. Ja. Bye bye.